Nie gadajcie, że nie wykluje Anona podczas całego eventu. Jest! Och! Uważajcie na modyfikację Kaiserreich do Hearts of Iron. Wciągnąłem się, grałem do późna w nocy i się nie wyspałem, teraz boli mnie głowa. Kurczę, przypadkiem wbiłem czwarty poziom przyjaźni z Xaviero. Sorry Xaviero, przypadkiem tego gifta otworzyłem. Miałem wbić to na komuś ideju. To co, na poprawę humoru i zdrowia, troszkę świeżego powietrza dla odmiany nie zaszkodzi. Tadam, kolejnych 90 eventowych. Nie poddaję się. Kolejne 3 godziny chodziłem, wykluwałem cały czas masą inkubatorów. Dwójki, piątki, także mam teraz kolejny zestaw dziesiątek. Wkładamy to wszystko dzisiaj do super inkubatorów. I próba druga. Dobra, już nawet nie zapeszam, nie mówię co chcę z tego wykluć. Ale gdzieś tutaj wam się unosi symbol tego Pokemona. Nie żeby to było jakieś super ważne dla mnie, żeby go wykluć, chociaż wziąłem to sobie za taki punkt honoru, powiedzmy. I przede wszystkim testuję dla was, żebyście mieli porównanie też. Czy warto dalej próbować, czy warto dalej się nie poddawać, a czas tylko do poniedziałku. W poniedziałek o 22 kończy się ten etap eventu. I żeby potwierdzić to, jak na poważnie wykluwałem jajka w tym tygodniu, jest dopiero sobota, a już mam 76,5 km. Dawno nie miałem takiego wyniku w Pokémon GO, naprawdę. Aha, i jeszcze tylko w ramach ciekawostki, 4753 km. To jest dystans, jaki całkowicie łącznie przeszedłem, grając w Pokémon GO od początku mojej kariery. Obwód ziemi to jest 40 tysięcy kilometrów, także może kiedyś przyjdzie taki dzień za 20 lat, jak już będzie 20 albo i 30 generacja w Pokémon GO i pokażę wam wtedy, ej słuchajcie, przeszedłem całą ziemię dookoła 40 tysięcy kilometrów. Póki co 10% tego celu zrealizowane. Są słuchajcie dwie ciekawe rzeczy obecnie, o których warto wiedzieć. Jedna rzecz, teraz, ten weekend, sobota i niedziela, Niantic daje nam darmowe 2 raid pasy dziennie. Zamiast jednego. Jako wynagrodzenie za problemy techniczne z rajdami. Było ostatnio trochę takich problemów technicznych, chociaż ja szczerze mówiąc nie zwróciłem uwagi. Wiąże się to głównie ze zmianą czasu rajdów. Od jakiegoś czasu trwają 1,5 godziny same rajdy, a jajko przed rajdem trwa 15 minut. Wcześniej było inaczej. 7 dzień streaka. Zapomniałem o tym, że to dzisiaj wypada. To tym bardziej mogłem odpalić Lucky Egga, słuchajcie, przed tym otwarciem gifta od Xaviero. Druga rzecz, mamy nowe Shadow Pokémony. To jest obecnie kompletna lista Shadow Pokémonów, które mamy w grze. Ja nie będę wszystkich wymieniał, bo widzicie je sami, ale powiem wam, na które warto zwrócić uwagę. To są dwa nowe Shadow Pokémony, na które warto zwrócić uwagę. To jest Turtwig oraz Larvitar. No mam już takiego Larvitara. Już wam tłumaczę, czemu warto łapać te Pokémony. W końcu pojawiają się jakieś Pokémony, które naprawdę warto sobie zrobić, jeśli chodzi o Shadow. Jeśli chodzi o Larvitara, jest to dosyć oczywiste, tak jak mówiłem parę odcinków temu. Póki co Tyranitar jest najsilniejszym mrocznym Pokémonem. Może Hydreigon będzie lepszy, ale póki co jest to Tyrek. Także oczywiście jak ktoś ma Candy, ma możliwość sobie wzmocnić Tyrka na typ mroczny, to oczywiście dalej warto to zrobić, zwłaszcza jeśli macie Lucky i zwłaszcza jeśli macie Shadow w tym momencie, bo słuchajcie, bierzecie Shadow Pokémona, oczyszczacie go, ma 30% zniżki na Stardust. Potem tradujecie się z kimś na Lucky Trade'ie, również za Purified, oczyszczonego Larvitara. I macie w tym momencie Lucky Purified Larvitara. On kosztuje 80% mniej, żeby go power-upować. Czyli tutaj dosłownie, żeby go wzmocnić na 40 level, to będą jakieś grosze, jeśli chodzi o Stardust. Takie Larvitary mega warto robić. Nawet jeśli Hydreigon miałby być lepszy, to biorąc pod uwagę tylko 20% koszt Stardustu, i tak warto sobie zrobić nawet 6 takich mrocznych Tyranitarów. Lucky, Purified Tyranitar i ciśniemy na maksa na 40 level. Także ja będę na pewno robił coś takiego, jak tylko będzie okazja stradeować się za Purified Larvitara, to cisnę z tym. I tutaj oczywiście nie ma znaczenia też jego IV, no bo wiadomo, że po Lucky Trade'ie ono i tak wzrośnie, tak? Bo jest gwarantowane 12, 12, 12 lub więcej po Lucky Trade'ie. Drugi z tych nowych Shadow Pokémonów, którego bardzo warto mieć, to jest Turtwig. Dlaczego? Turtwig bardzo niedługo ma swojego Community Day'a. Będzie miał oczywiście ekskluzywny moveset i zazwyczaj rekomenduję sobie podczas Community Day'a ewoluować tylko Lucky Pokémony z movesetami i sobie je wtedy power-upować ewentualnie, no bo to jest tańszy Stardust. A teraz, mając Shadow Turtwiga, możemy zrobić coś takiego. Złapać sobie Shadow Turtwiga, oczyścić go sobie, zrobić sobie Lucky Trade'a zaoczyszczonego z przyjacielem i mieć takiego Turtwiga, który ma 80% zniżkę Stardustu i poczekać na Community Day i wtedy podczas Community Day go ewoluować, żeby dostał oczywiście moveset z Community Day'a i mamy idealną sytuację. 80% zniżki, Community Day'owy moveset, czego chcieć więcej? O, tutaj w Rzymie mój Blissey od wczoraj siedzi, pójdę zaraz go nakarmić. No a propos jeszcze właśnie Community Day'a na Turtwiga, mi się jedna rzecz przypomniała. Miałem taką
prośbę od organizatorów inicjatywy, żeby zrobić safari w Parku Śląskim, że kto jest ze Śląska, jest zachęcany do przyjścia na Community Day właśnie do Parku Śląskiego, bo tam będzie robiony jakiś filmik czy zdjęcia takie promocyjne, że to jest dobre miejsce dla graczy. I przy okazji fajnie było, jakbyście podpisali petycję. Przecież petycja dalej ma dopiero 3000 podpisów. Myślę, że z takimi 3000 podpisów to aż wstyd przyjść do prezydenta miasta i tak dalej. Także fajnie było, jakby chociaż te 5000 podpisów się zebrało. Także zostawiam oczywiście jeszcze raz linka do petycji w opisie. No bo niech próbują, a nuż się uda i będziemy mieli Safari Zone w Polsce. Ja bym się bardzo cieszył, nie wiem jak wy. Dobra, jestem pod tym gymem, to sobie podkarmimy wszystko. O, strika dostałem i co, metal coata. A paczka jutro z nieszczęsnym Eevee'm, ale będę otwierał te paczuszki chociażby dla, nie wiem dlaczego, dla Sinnostone'ów. A propos Sinnostone'a, jakaś ewolucja do Pokédexu dzisiaj. Bo zaraz piąta generacja, a ja taki nieprzygotowany, słuchajcie, przecież dalej nie mam czwartej do końca. Także dzisiaj sobie zrobimy co? Shinxa. Nie mam jeszcze Shinxa. Ewolucji Shinxa w Pokédexie. Jak one tam się nazywają? Luxray? I ten pomiędzy, to w sumie nie pamiętam. Fajnie było, jakbym ewoluował sobie Shine Shinxa, ale raczej nie spodziewam się tego zbyt prędko, żeby go posiadać. Luxio. I to jest ten pośredni, a ostatnia forma się nazywa Luxray, także też ją sobie dodajmy do Pokédexu z czwartej generacji. No mam nadzieję, że to nie będzie dzisiaj jedyny wpis w Pokédexie z czwartej geny, bo cały czas liczę na pewnego Pokémona z czwartej generacji z jajka, ale też nie powiem jego nazwy. Też, żeby nie zapeszać, ale też gdzieś tutaj lewituje sobie jego sylwetka. Tymczasem Luxray w moim Pokédexie. Fajny w sumie jest Luxray. Ładnie wygląda ten Pokémon, naprawdę mega, mega mi się podoba. Fajne uczucie tak powoli już kończyć tą czwartą generację. W Pokédexie jak to wygląda? 95 z regionu Sinnoh. To zobaczmy, czego jeszcze nie mam. Tutaj ewolucja, a reszty Pokémony to są, których nie ma i coś tam jeszcze. A, jeszcze 4-4-3, 4-4-4-4-4-5. To jest pewnie Gible i jego rodzinka. A tutaj 439 to pewnie jest Mime Junior, który jeszcze nie wyszedł. A tutaj jeszcze te końcowe cyferki to pewnie jakieś mityczne Pokémony typu Darkrai, coś takiego. Który to Darkrai może teoretycznie pojawić się już niedługo na rajdach EX albo Arceus. Też się jeszcze wypasował. Oba są z czwartej geny. Obu jeszcze nie ma w grze, a Deoxys już od poniedziałku, właściwie od wtorku w Polsce będzie na normalnych rajdach, a nie na EX-ach. Także wypadałoby, żeby Niantic na EX-y dał coś innego niż to, co pojawia się na normalnych rajdach. Jeszcze widziałem na kanale Trener Tipsa, że spekulował, że może jeszcze Regigigas by się nadawał na rajdy EX. Ale to raczej nie, raczej Regigigas na zwykłe rajdy prędzej. Ja obstawiam Darkrai jako kolejny boss EX-ów. Pochodziłem trochę, zaszedłem do pięknego parku, ale chyba pora już sprawdzić, jak tam jajka, bo właśnie się wykluwają. Lecimy, słuchajcie. Trzymajcie mocno kciuki. Larvitar? Okej. Potem sobie sprawdzimy IV ewentualnie. Ale od kiedy jest Shadow Larvitar, to żaden inny Larvitar mnie nie interesuje, szczerze mówiąc, no bo po co mieć zwykłego, jak można mieć Purified i zniżkę na Stardust, tak? Drugie jajko Happiny. Pamiętajcie oczywiście, żeby pisać w komentarzach, jak wam idzie podczas tego eventu z wykluwaniem. Podejrzewam, że niektórym podobnie jak mi. Czyli dosyć ciężko. Beldam. No, nie mam jak tego skomentować, bo Beldam nie jest wcale ekscytujący. Miał już swój komit tutaj dawno temu z ekskluzywnym movesetem, z shiny wersją. Każdy już ma tego pełno wymaksowane i tak dalej. Dratini, ta sama sytuacja, też niepotrzebny Pokémon. Ewentualnie jak ktoś chce sobie wzmocnić, to polecam tak samo jak w przypadku Larvitara formę Shadow oczyścić sobie i tak samo lecieć na Lucky wersji. Piąte jajo. Z dziewięciu tylko. Shinx, ciebie dzisiaj ewoluowałem, przyjacielu. Już nie potrzebuję Candy do ciebie. Chyba żebyś miał się wykluć Shiny, to okej. I tak już mamy Candy sporo, pomimo tej ewolucji dzisiejszej. 6 na 9. 6 z 9. Munchlax. Ile aż wyklułem Munchlaxów w swoim życiu, to nie chce mi się liczyć. Chyba dużo, co najmniej 10. Jak robiłem maratony siódemek jeszcze. Jak były Munchlaxy w siódemkach, to wtedy sobie robiłem tego dużo. Kolejny Larvitar. Może pora trochę przemieszać pulę jajek 10-kilometrowych na Niantic, bo w sumie Larvitary, Munchlaxy nie są to już ciekawe Pokémony, skoro są już w ich wersję Shadow na zwykłych Pokestopach, walcząc sobie z zespołem R. Slakow. Ostatnie jajko. Chyba się pogubiłem w Rachubie, ale nie. Ostatnie jajko. No nie gadajcie, że... Nie wykluję Anona podczas całego eventu. Yes! O! Ale zwrot akcji, co? Ale zwrot akcji, ja nie mogę. Chyba to jest dla mnie nowy Anon.
Czy miałem Anona T? A, miałem. Miałem już Anona T. Westfalen? Westfalen Park? Czy jak to tam było na tym którymś safari? Nie, to na Tainanie było. Ty, a iny, any. Czyli też ty. Czyli na Tajwanie już sobie złapałem Anony T. Także nie jest to dla mnie ani nowy Anon. W ogóle pierwszy Anon nawet, ani nawet dziesiąty Anon. Ale nakręciłem się, nastawiłem się, że kurczę, dam radę zrobić to i wykluć Anona w końcu z jajka. I rzeczywiście z uporem maniaka, jeśli się to robi, no to się da. Nawet jeśli ma się nie fart. Już 80 km w tym tygodniu i chyba mam nadzieję, że już nie będzie zbyt dużo więcej tych kilometrów, bo teraz sobie odpoczywam, zbieram siły na przyszły tydzień, bo wtedy będzie jeszcze więcej maratonów jajek. Tym razem dużo ważniejszych nawet dla mnie, bo będzie szansa na shiny regionalne Pokémony, a ich bym naprawdę, naprawdę chciał. I nie jest już to tylko taka zachcianka, nie jest to już tylko punkt honoru, ale są to naprawdę potencjalnie mega ciekawe kolekcjonerskie Pokémony, które będą bardzo, bardzo rzadkimi shiny. Pokémon Go. Zostawcie łapę w górę, piszcie w komentarzach, jak Wam idzie próba wyklucia Anona i czekam na Wasze wypowiedzi. Trzymajcie się. Na razie, cześć.